Piątek, 16 lutego. Przed nami główne wydanie informacji telewizji TVS. Grzegorz Żądło, zapraszam. W kolejnych miastach kolejni kandydaci ogłaszają swój udział w wyborach samorządowych. O następną kadencję będą ubiegać się m.in. prezydenci Chorzowa i Bytomia. Ciekawie zapowiada się rywalizacja w Mysłowicach. Paweł Jędrusik. Prezydent Bytomia Mariusz Wołosz swoją decyzję oficjalnie ogłosił na deptaku przy ulicy Dworcowej, która w minionym roku została zmodernizowana. Chcemy kontynuować to, co rozpoczęliśmy, bo jak wiemy, wiele, wiele lat do nadrobienia, o czym dzisiaj wspomniałem w kwestii dróg, rewitalizacji kamienic. Pokazaliśmy zarówno w jednym i w drugim temacie, to miejsce jest na to dowodem, że potrafimy to robić, że potrafimy współpracować, rozpoczynać i kończyć projekty, pozyskiwać środki unijne. W tegorocznych wyborach Wołosz może liczyć na poparcie Nowoczesnej, Platformy Obywatelskiej, a także Polski 2050 Szymona Hołowni. Bo to jest dobry prezydent. Widzimy te zmiany w Bytomiu, które w ostatnich latach miały miejsce, jeśli chodzi o infrastrukturę, jeśli chodzi o zabudowę, jeśli chodzi o zarządzanie miastem. Decyzje są przez prezydenta podejmowane bardzo poprawne. Wydaje mi się, że w tym momencie potrzeba nam zgody i rzeczywiście musimy też sprawić, aby w Bytomiu nie doszły do władzy siły, które mogą naprawdę zaszkodzić miastu, czyli Prawo i Sprawiedliwość. O czwartą kadencję w Chorzowie powalczy Andrzej Kotala. Wśród osób, które go wsparły, jest m.in. profesor Jerzy Buzek. Prezydent ma już plan na kolejne 5 lat rządów. Przebudowa węzła Katowicka Metalowców oraz połączenie Świnoujście z Metalowców to są naprawdę bardzo ważne inwestycje, aby właśnie służące prorozwojowi. Powstanie chorzowskiej strefy gospodarczej na terenach Pomcie Kościuszko to jest również bardzo ważna idea, którą chcielibyśmy zrealizować. No i oczywiście inwestycja w seniorów i w edukację. Jednym z konkurentów Andrzeja Kotali będzie Szymon Michałek, twórca sektora rodzinnego kibiców ruchu Chorzów. Popiera go Polska 2050. Jest sporo problemów, jeśli chodzi chociażby o mieszkalnictwo. Trzeba powiedzieć, że procentowo jest to największa ilość pytań, które otrzymuje. Natomiast bezpieczeństwo. Ludzie też chcą, wiadomo, jeżeli ktoś zna się na piramidzie Maslowa, to wie, że kwestie takie podstawowe, te bezpieczeństwo jest bardzo, bardzo nisko, czyli jest jedną z najważniejszych rzeczy dla ludzi. Jak widać, nie we wszystkich miastach zafunkcjonuje szeroka koalicja rządowa, czyli Koalicja Obywatelska, Lewica i Trzecia Droga. Mimo to szef śląskich struktur PO liczy na odbicie tych samorządów, w których władzę sprawują prezydenci oficjalnie bądź nieoficjalnie wspierani przez inne siły polityczne. Wszędzie tam, gdzie mamy swoich prezydentów, Chorzów, Rybnik, Bielsko-Biała, Sosnowiec, właśnie tutaj Bytom, no to pierwsze utrzymać stan posiadania, ale będą bardzo ciekawe rozgrywki. Pani Katarzyna Kuczyńska-Budka w Gliwicach, myślę, będzie bardzo ciekawa walka o zwycięstwo Zabrze, wygląda ciekawiej pani Rupniewska, Jaworzno, pan Kircher, ale kandydatów będzie naprawdę bardzo wiele. Ciekawa walka szykuje się też w Mysłowicach. Tam oprócz Doroty Koniecznej-Simeli i Dariusza Wójtowicza wystartuje też działający w branży rozrywkowej Łukasz Prajer. Mysłowice przede wszystkim potrzebują naprawy finansów miasta, ich uporządkowania. Wiemy, że sytuacja miasta jest bardzo ciężka, sytuacja finansowa jest wręcz tragiczna na obecną chwilę. Także na pewno to jest najważniejszy element, który musimy zrobić na już. Wątek zadłużenia miasta przewija się też u innych kandydatów w Mysłowicach. Bo jak my go nie oddłużymy, tego miasta, i to mówię od lat, i nie będziemy zarządzać nim tak jak przedsiębiorstwem albo gospodarstwem domowym, to po prostu dojdzie do rozbioru Mysłowic. Ja to też przepowiadam od lat. Na razie nie ma jeszcze nawet sondaży przepowiadających, kto ma największe szanse na zwycięstwo w wyborach. Patrząc jednak choćby na liczbę kandydatów, w wielu miastach na pierwszej turze może się nie skończyć. Kolejny dzień protestu rolników. Tym razem prawie 60 traktorów wyjechało na drogę wojewódzką numer 793 w Siewierzu i Myszkowie. Rolnicy protestują przeciwko tak zwanemu Zielonemu Ładowi, czyli wymogom Unii Europejskiej, które mają doprowadzić do redukcji emisji CO2, ale jednocześnie mogą wpływać na opłacalność i wielkość produkcji rolnej. Karolina Komada. Dominik Machura od 10 lat jest rolnikiem. Jak mówi, dopiero teraz doświadczył tak trudnej sytuacji. Zdecydowanie jest to najgorszy moment. Zresztą pokazuje to skala wszystkich protestów w całej Polsce, że jest naprawdę bardzo źle i tu jest nasze być albo nie być.
Protesty rolników rozpoczęły się 9 lutego na terenie całego kraju. Ich uczestnicy sprzeciwiają się m.in. bezcłowemu importowi produktów rolnych z Ukrainy. W piątek, 16 lutego, rolnicy zablokowali drogę wojewódzką 793 od ronda przy ulicy Kieleckiego w Siewierzu do ronda Rzeczpospolitej w Myszkowie. Protesty trwały 4 godziny, a na drogę wyjechało 60 traktorów. Przede wszystkim odbija się to na nas bardzo mocno, zwłaszcza napływ produktów rolno-spożywczych z Ukrainy. Rolnicy okoliczni w tym roku będą mieli problem ze sprzedażą swoich płodów w cenie, która gwarantuje zysk. Tak samo w innych branżach, czy to w mleczarstwie, czy w drobiu, bo po prostu ten napływ towarów jest zbyt wysoki i przede wszystkim niekontrolowany. W czwartek 15 lutego odbyło się spotkanie ministra rolnictwa Czesława Siekierskiego z przedstawicielami protestujących rolników, związków i organizacji rolniczych. Minister poinformował o rozmowach z Ukrainą i obiecał wprowadzenie nowych zasad, które mają na celu ograniczenie importu produktów rolno-spożywczych za wschodniej granicy. Podobnie wypowiadał się premier Donald Tusk na spotkaniu w Morągu. Żeby naprawdę skutecznie egzekwować nie tylko polskie embargo, ale także te przepisy, które możemy egzekwować. W taki sposób, żeby de facto ograniczyć do niezbędnego minimum ten napływ produktów rolnych z Ukrainy. Protesty rolników trwają w całej Europie. Dużo tego towaru zostaje w Polsce, dalej przerzucany jest na Niemcy, Francję. Jeszcze rok temu Niemcy i Francuzi zastanawiali się, przeciwko czemu my protestujemy. Ale teraz w tym sezonie już sami to odczuwają, że ten towar do nich już doszedł, no bo to idzie kaskadowo kraj za krajem. Kraj 80-milionowy, jak Ukraina, zalewa 450-milionową Unię Europejską. Rolnicy sprzeciwiają się też wprowadzeniu Zielonego Ładu, czyli założeniom polityki rolnej i polityki klimatycznej Unii Europejskiej. W protest przeciwko zielonej transformacji angażują się również górnicy. Wszyscy oberwiemy przez tą zieloną transformację. Myśmy mieli ogromny problem, wiele kopalń zostało zamkniętych, bo tego wsparcia takiego dużego przez społeczeństwo nie mieliśmy. Następną grupą widać, że są to rolnicy. Próbuje się skłócić tych rolników z Ukraińcami, chociaż jak my bardzo dobrze wiemy, oni chcą zablokować import tego zboża, który nie spełnia żadnych europejskich norm, a właścicielami tych kombinatów na Ukrainie są potężne firmy. We wtorek 20 lutego odbędzie się wielki protest rolników. Tego dnia traktory zablokują nie tylko główne drogi w Polsce, ale także 4 główne przejścia graniczne z Ukrainą oraz dojazdy do przeładunkowych stacji kolejowych i portów morskich. Ponad 50 mieszkań do remontu czeka na przyszłych najemców w Rybniku. Ponad 30 przygotowały w kolejnej edycji swojego programu Katowice. Podstawowa zasada jest taka sama. Żeby wynająć mieszkanie na preferencyjnych zasadach, trzeba zdeklarować jego remont. Oczywiście nie każdy ma szansę na taki układ z miastem. Karolina Komada. Wymiana podłóg, wykonanie instalacji elektrycznej, ogrzewanie czy zdrapanie ścian to tylko kilka koniecznych do wykonania prac w mieszkaniach, które można wynająć w Rybniku. Tak, to jest na czas nieokreślony. Mało tego, oprócz gdyby się zdarzyło tak, że na przykład mieszka rodzina i osoba, na którą jest ta umowa spisana, umrze, bo tak też bywa, to z automatu niejako przechodzi na współmałżonka bądź dziecko. Na remont najczęściej trzeba przeznaczyć od 30 tysięcy złotych do 85 tysięcy złotych. Jednak, żeby ubiegać się o mieszkanie do remontu, trzeba spełniać określone warunki. Jednym z nich jest zamieszkanie na terenie Rybnika. Nie posiadał innej nieruchomości na terenie Rybnika w stylu własności czy tam współwłasności oraz mieścił się w odpowiednich, że tak powiem, przedziale dochodu na osobę, jeśli chodzi o jedno gospodarstwo jednoosobowe. To jest rząd mniej więcej od 2100 zł do 4300 około, a jeśli chodzi o gospodarstwo wieloosobowe, to na osobę od około 1200 do też 4300. Mieszkanie do remontu to część szerszego programu mieszkaniowego w Rybniku. Założyliśmy sobie najpierw, że będziemy remontować to, co mamy. Wyposażać w kotły ekologiczne, termomodernizować. Kolejnym etapem jest oddanie mieszkań do remontu. Poprawiliśmy też zasób socjalny, który gmina ma obowiązek posiadać. Jeżeli ktoś z tego zasobu socjalnego poprawia mu się sytuacja, jest w lepszej kondycji finansowej, takiej rodzinnej, może wtedy przejść na mieszkanie komunalne. Na tej samej
zasadzie działa program wynajmu mieszkań do remontu w Katowicach. W najnowszej ofercie do wyboru są 33 lokale zlokalizowane głównie w Śródmieściu i Ligocie. To już 22. edycja programu, w którym do tej pory wyremontowano 577 mieszkań. Tu też obowiązują kryteria dochodowe, ale też wiele innych. Oczywiście rozpatrując te wnioski, bierzemy pod udział cały szereg przeróżnych czynników. To jest chociażby to, jak wygląda sytuacja rodzinna, ile metrów ma lokal aktualnie zajmowany przez daną osobę, ile osób zamieszkuje w tym lokalu. Też kwestie zdrowotne bierzemy pod uwagę, czy ktoś ma orzeczenie o niepełnosprawności, czy wychowuje dzieci, czy też nie, czy to są single, czy też osoby, które są partnerami, ale w chwili obecnej na przykład mieszkają osobno. W Katowicach mieszkania można oglądać do 29 lutego, a wnioski będą przyjmowane od 1 do 15 marca. Natomiast w Rybniku pełna lista mieszkań i wniosków do wypełnienia będzie dostępna od poniedziałku 19 lutego. Jest wykonany z brązu, mierzy ponad 165 cm i waży około 120 kg. Przez kilka miesięcy pracował nad nim sztab ludzi, konsultując się z tymi, którzy najlepiej ją znali, rodzicami. Przed wejściem na Stadion Śląski stanął pomnik Kamili Skolimowskiej. Dwa dni przed 15. rocznicą jej śmierci. Magda Sincewicz. Choć urodziła się w Warszawie, to właśnie Śląsk był jej bardzo bliski. Jak przyznają jej rodzice, to tu znalazła miłość. Teraz każdy będzie mógł znaleźć Kamilę Skolimowską przed Stadionem Śląskim, gdzie został odsłonięty jej pomnik. To kolejna inicjatywa upamiętniająca zmarłą w 2009 roku lekkoatletkę po memoriale jej imienia, który odbywa się w Chorzowie. To, że jest Kamila na początku, jak się wchodzi do tego wszystkiego, to tylko będzie jakiś plus dla młodzieży, która będzie mogła zobaczyć, bo ona akurat tu jest właśnie w tym momencie, kiedy miała 17 lat. I myślę, że to będzie takim motorem, że można wszystko pogodzić i że można i naukę pogodzić, i pracę, bo już wtedy zaczynała pracować, i sukcesy sportowe. Nie tylko pomnik będzie o tym przypominał, bo mistrzyni olimpijska w rzucie młotem jest wzorem do naśladowania dla młodzieży już od wielu lat. Trenuję lekkoatletykę, więc za każdym razem, jak są jakieś zawody czy coś, to jednak sądzę, że jakby patrzy na to i daje nam tą siłę do biegania. No myślę, że Kamila byłaby zadowolona i dumna z nas jako reprezentantów naszej szkoły. No cieszymy się, że jesteśmy tutaj i możemy właśnie zobaczyć ten piękny pomnik, który dzisiaj tutaj został postawiony. Zawodniczka, która zmarła nagle 15 lat temu podczas zgrupowania w Portugalii, zdążyła postawić sobie pomnik jeszcze za życia. Choć trwało ono zbyt krótko, odeszła w wyniku zatoru tętnicy płucnej w wieku zaledwie 26 lat. Istotne dla nas jest to, jak rodzina odbiera tę naszą propozycję. I cieszymy się, że tak samo jak było z Gerardem Cieślikiem, tak samo tutaj z Kamilą. Rodzice byli naszymi dyrygentami, którzy konsultowali z nami, podpowiadali nam w jakiej postaci, w jakiej formie dobrze byłoby uwiecznić wybitną sportsmenkę. Postać, która spogląda z pomnika na stojący nieopodal monument równie wielkiego sportowca, Gerarda Cieślika. Rozpoczynają się testy nowego metropolitalnego systemu wypożyczania rowerów. Pierwsze żółte rowery trafiły już do kilku miast, ale na razie będą je mogli wypożyczyć tylko wybrani. Dla wszystkich chętnych mają być dostępne od 25 lutego. Magda Sincewicz. W 8 miastach będzie ich ponad 1200. Będzie można z nich skorzystać w Katowicach, Chorzowie, Sosnowcu, Gliwicach, Zabrzu, Tychach, Czeladzi i Siemianowicach. Żeby wypożyczyć nowy rower metropolitalny, trzeba będzie mieć telefon z aplikacją. To są rowery czwartej generacji, to oznacza, że mają pełną elektronikę, wbudowany mały komputer pokładowy GPS. To owocuje tym, że użytkownik nie będzie musiał się męczyć podczas wypożyczania z żadnym zamkiem, żadnym ze stojakiem. W piątek rozpoczęły się testy rowerów, które mają trafić do powszechnego użytku 25 lutego. Na razie ich możliwości sprawdzają pracownicy GZM. To będzie naprawdę proste. Click and ride. Podchodzimy, skanujemy, odblokowujemy, siadamy na siodełko i możemy cieszyć się przejażdżką. Co więcej, będziemy to mogli robić przez cały rok, podróżując swobodnie między gminami, bo rower nie będzie musiał wrócić do stacji. Łączy się to jednak z dodatkowymi opłatami. To 10 zł.
To pierwszy sezon metro roweru, to też pierwsza faza na początek 8 miast, ale jeszcze w tym roku w okolicach drugiej połowy września rower pojawi się w kolejnych miastach, takich, gdzie do tej pory rowerów miejskich nie było. Na przykład w Rudzie Śląskiej, Bytomiu, Świętochłowicach czy Piekarach Śląskich. Docelowo żółte metro rowery dostępne będą w 31 miastach i gminach tworzących Górnośląsko-Zagłębiowską metropolię. Za wypożyczenie rowerów trzeba będzie płacić już od pierwszej minuty. Wyjątkiem będą posiadacze biletów długookresowych ZTM, którzy przez godzinę dziennie będą mogli korzystać z rowerów bezpłatnie. To wszystko, co przygotowaliśmy dla Państwa w piątek. Miłego weekendu życzę i do zobaczenia w poniedziałek.